W niedzielę 2 października odbędzie się kolejna edycja Silesia Maratonu. To już 14. edycja imprezy, która po raz kolejny rozpocznie się na Stadionie Śląskim. Łącznie na starcie stanie prawie 5 tysięcy zawodników. Dodatkowo po raz pierwszy biegacze powalczą o tytuł Mistrza Polski w ultramaratonie. Spodziewam się rekordowego biegu. Startuje dotychczasowy zwycięzca dwóch ostatnich edycji, Andrzej Rogiewicz, który już tutaj 3 razy stawał na podium z roczną przerwą, będzie po raz 4 próbował wygrać najbliższy maraton. Także ja trzymam kciuki, też myślę, że ten kolejny najlepszy wynik na Silesia Maraton również padnie. Silesia Maraton pobiegnie przez 4 miasta, Chorzów, Katowice, Siemianowice i Mysłowice. Kierowcy i pasażerowie muszą przygotować się na utrudnienia. Ulice mają być zamykane na możliwie najkrótszy czas. Nie tylko start tegorocznej edycji odbędzie się na Stadionie Śląskim. Tam też zostanie zlokalizowana meta. Każdy gospodarz obiektu i każdy organizator eventu chciałby, żeby w trakcie jego wydarzenia sportowego padł rekord świata. Ten rekord by zapisał się w tabelach rekordów i jak najdłużej trwał, bo wtedy jest to wspaniała promocja i tego wydarzenia, i tego miejsca. Szans na rekord świata wprawdzie nie ma, ale może paść rekord trasy. Do pobicia jest ubiegłoroczny wynik 2 godziny 19 minut i 7 sekund. Jak poinformowali organizatorzy, odrzucili zgłoszenia zawodników z Rosji i Białorusi.